he's just not right for you. And you can tell me if I'm wrong, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it, stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are you wasting time on all you wasting pride when you should be with me instead? I know I can treat different. Tell me what you wanted to do, 'cause I know I can treat you better than he can, and any guy like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time, I know you're wasting crown when you should be with me instead. I know I can treat you dopiero o dylematach. Panowie, jak Shawn Mendes w tym wykonaniu się wam spodobał? Słuchajcie, troszeczkę w zagwozdce byłem na początku, bo pamiętam bardzo dobrze występ Karoliny, która mi zapadła w pamięć z Blindów i na początku czułem, że troszeczkę nie jesteś w tej piosence, ale później otworzyłaś się i ta twoja linia przypomniała mi tą Karolinę, którą pamiętałem. Remek, ty za to bardzo dobrze zakończyłeś piosenkę, a u faceta ważne, żeby dobrze skończyć numer. Na początku troszeczkę się... troszkę szukałeś się sam w tej piosence, ale ten ostatni dźwięk, nawet ostatnim dźwiękiem można zrobić efekt, wiesz. No a Julia, twoja zwiewność głosu i twoje piękne melizmaciki. Mua, dzięki. A na kogo byście wskazali w Stingofa? Ja dodam od siebie, żeby nie było utrudnienia, ułatwienia, że no my już raz odwróciliśmy się na Karolinę. Ona oczywiście nas nie wybrała, my to pamiętamy cały czas. Przepraszam. Ale przestań, żartuję. Ale konsekwentnie wybralibyśmy cię ponownie. Dziękuję. Także. Okej. Okay. A jakby było z Dawidem? Mam podobnie zdanie co Thompson, że pamiętam castingi, pamiętam każdego z was, ale moje serce wtedy skradła Karolina. W tej bitwie jednak dla mnie wygrała Julia, zdecydowanie. Najważniejsze pytanie. Kto skradł serce Cleo? Wszyscy skradli. Słuchajcie, ten program oprócz głosów kształtuje charaktery. Nie tylko wasze, ale też mój charakter. Bo ja tutaj jestem dzisiaj w roli kapitana na statku. A to nie jest łatwe zadanie, bo ja muszę zachować tą zimną krew i muszę być czasami tą osobą, która musi podjąć tą ciężką decyzję, tak? A wy niedługo wchodzicie w dorosłe życie i też musicie się zmierzyć z różnymi, przeróżnymi decyzjami. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że ten kapitan
mimo tego, że musi zachować tutaj zimną krew i być twardy, to w środku, tu w serduchu, tam jest po prostu ogromny sztorm w tym momencie emocji, takiej nie do końca pewności, ale ja nie mogę po prostu tego po sobie dać poznać. Słuchaj, rzucimy ci szalupę, nic się nie ma. Droga Kleo, decyzja należy do ciebie, trzeba ją podjąć, sama wiesz. Poproszę. Wiem, czuję wasz wzrok przerażony. Jest mi ogromnie ciężko. Ale zabieram ze sobą... Karolinę. Karolina idzie do Singapuru. Trzy niesamowite głosy wykrywa Karolina. Tak jest, wielkie brawa dla całej trójki. Bardzo dumna z was jestem i bardzo wam dziękuję.